Komentarz do piątej Mojżeszowej. Księga powtórzonego prawa. Komentarz według Charlesa Henry'ego McIntosha. Nie można wystarczająco docenić wartości i znaczenia Słowa Bożego, szczególnie w naszych czasach, w których prawdziwość i autorytet Słowa są atakowane ze wszystkich stron. Kiedy będą zburzone podstawy, cóż pocznie sprawiedliwy? Psalm 11:3. Niewiara i złe zasady nie ograniczają się już tylko do kilku uczonych i inteligentnych umysłów, jak było to jeszcze do niedawna, ale są teraz przez wielu otwarcie bronione, także przez tych, którzy zajmują stanowiska kościelne zobowiązujące do przedstawiania Biblii jako boskie objawienie. W taki sposób są oszukiwani dobroduszni i łatwowierni ludzie, któż przykłada staranie do tego, by sprawdzić w Słowie Bożym usłyszane słowa. Sumienie zostaje spokojne i człowiek pozostaje niewzruszony. Jaki wpływ wywiera taka służba na nieśmiertelną duszę człowieka, jeśli chodzi o wieczność? Kto jest za to odpowiedzialny? Puste teorie człowieka nigdy nie obudzą go z grzechu snu. Zgubnemu grzesznikowi musi być jasno przedstawione Słowo Boże i poważna rzeczywistość wieczności. Musi usłyszeć Słowo Boże, ale Słowo Boga naszego trwa na wieki. Izajasza, 40 rozdział, 8 werset. Celem piątej Księgi Mojżeszowej jest przeciwdziałanie obojętności oraz zamętom spowodowanym przez błędne nauki. Żydowski ustawodawca stawia ludowi izraelskiemu przed oczy słowo Pana. Nie jest to księga ceremonii, lecz narodowi zostaje przypomniany obowiązek przestrzegania przykazań, ustaw i praw Pana. Nadrzędnym obowiązkiem człowieka jest być posłusznym Bogu. Mojżesz mówi do synów Izraela jak ojciec i napomina ich: a teraz, Izraelu, posłuchaj ustaw i praw, które was uczę wypełniać. Niczego nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję. Niczego z tego nie ujmiecie, przestrzegając przykazań Pana, waszego Boga, które ja wam nakazuję. Właściwie niczego nie dodawajcie do tego, co ja wam nakazuję i niczego z tego nie ujmujcie. Rozdział 4, wersety od 1 do 2. I dalej mówi: niechaj te słowa, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Przywiążesz, albo właściwie przywiąż je jako znak do swojej ręki i będą, albo właściwie i niech będą, jako przepaska między twoimi oczyma. Wypiszesz, albo wypisz je na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach. Rozdział 6, wersety od 6 do 9. Powodzenie Izraela, czy to pojedynczej osoby, czy całego ludu, zależało od zdecydowanego przestrzegania zakonu. Każdą niewierność Bóg musi ukarać. Nie chciejmy jednak uprzedzać. Czytelnik znajdzie w tych rozważaniach
praktyczne zastosowanie tych napomnień. Autor tej książki nie tylko ograniczył się do piątej Księgi Mojżeszowej, lecz zawarł także wiele uwag nawiązujących do niej. Rozwinięte tutaj są główne, podstawowe prawdy chrześcijaństwa. Znajdziemy niejedne godne uwagi wskazówki, zarówno dla pojedynczego chrześcijanina, jak i dla całej jego rodziny. Oby Pan użył tę książkę w swojej obfitej łasce ku uwielbieniu swojego imienia, ku pomocy jego ludu i błogosławieństwu czytelnika. Wprowadzenie. Księga, którą teraz chcemy rozważać, posiada tak samo swą odrębność, jak poprzednie części pięcioksięgu. Jej tytuł, Deuteronomium, powtórzone prawo, mógłby nasuwać przypuszczenie, że jest ona po prostu powtórką tego, co już znaleźliśmy w poprzednich czterech księgach mojżeszowych. Ale w Słowie Bożym nie istnieją powtórki. Bóg nie czyni dwa razy tego samego ani w Słowie Bożym, ani w stworzeniu. Wszędzie, gdzie chodzimy za śladami działania Bożego, znajdujemy boską pełnię, różnorodność i szczególny plan. Ten, kto myśli, że piąta Księga Mojżeszowa jest tylko powtórką drugiej, trzeciej i czwartej księgi, posiada marne pojęcie o boskim natchnieniu. W całej tej księdze nie ma ani jednego zdania za dużo, ani jednej wypowiedzi, która nie byłaby bez znaczenia. Kto tego nie zauważa, ten nie pojął jeszcze doniosłości słów. Całe pismo przez Boga jest natchnione. Lud Pański musi być mocno ugruntowany w prawdzie boskiego natchnienia całego Pisma Świętego. Wielu uważa wyszukiwanie w Słowie Bożym pozornych błędów za zajęcie niezwykle naukowe. Człowiek krytykuje Biblię w sposób, jakby krytykował zwykłe ludzkie dzieło, mniemając, że może decydować, co rzeczywiście jest Słowem Bożym, a co nie. Poprzez takie działanie człowiek wywyższa się ponad Boga. Piąta Księga Mojżeszowa zajmuje szczególne miejsce. Pokazują to już pierwsze wersety tej księgi. Oto słowa, które wypowiedział Mojżesz do całego Izraela za Jordanem, na pustyni, w Araba, naprzeciw Suf, pomiędzy Paran, Tofel, Laban, Haserot i Di-Zahab. Izrael dotarł aż do wschodniego brzegu Jordanu i zamierzał wejść do ziemi obiecanej. Z trzeciego wiersza, w którym przedstawiony jest nam dokładny czas, a także z pierwszego wiersza, z którego dowiadujemy się o dokładnym położeniu geograficznym, możemy wywnioskować, że wędrówka w pustyni była już prawie zakończona. W 40 roku pierwszego dnia 11 miesiąca Mojżesz powiedział synom izraelskim wszystko, co mu Pan dla nich nakazał. Nie tylko czas i miejsce są nam dokładnie opisane. Ostatni wspomniany cytat pokazuje także, że wiadomości, jakie otrzymał lud w ziemi moabskiej, nie są tylko powtórką uprzednio powiedzianych myśli. Dalszy dowód na to znajdziemy w rozdziale 28, werset 69, gdzie napisane jest: to są słowa przymierza, które Pan rozkazał Mojżeszowi zawrzeć z synami izraelskimi w ziemi moabskiej. Oprócz przymierza,
które zawarł z nimi na Chorebie. Jest tu mowa o dwóch różnych przymierzach. Jedno zostało zawarte na górze Choreb, a drugie w ziemi moabskiej. W dalszej części naszego rozważania znajdziemy na to inne dowody. Jak już zostało wspomniane, grecki tytuł tej księgi Deuteronomium to jest drugi zakon lub zakon po raz drugi, mógłby nasunąć myśl, że jest ona powtórzeniem poprzednich nakazów i wydarzeń. Jednakże księga ta ma szczególne zadanie. Wiodącą myślą od początku do końca jest posłuszeństwo. Nie posłuszeństwo ślepe, lecz posłuszeństwo w duchu miłości i bojaźni, ugruntowane na zaufaniu. Poczciwy ustawodawca, ten wierny i czcigodny sługa pański, przygotowuje się do rozstania z ludem. On jest w drodze do nieba. Izrael był gotów przejść przez Jordan. Ostatnie słowa Mojżesza są poważne i wzruszające. Cofając się do historii ludu wędrującego przez pustynię, jeszcze raz przywołuje im na pamięć sceny i okoliczności pełnych wydarzeń 40 lat życia na pustyni, w sposób, który musiał poruszyć ich serca. U nas te słowa pozostawiają trwałe wrażenie przez sytuację, w której były wypowiedziane i z powodu ich doniosłej treści. Do nas mówią nie mniej dobitnie jak wtedy do słuchaczy. Wezwania te i napomnienia posiadają taką moc, jak gdyby były skierowane bezpośrednio do nas. Czy nie jest tak samo z całym Pismem Świętym? Jak odpowiednie jest wszystko dla naszego stanu i dla naszego dnia dzisiejszego życia? Słowo mówi do nas z taką świeżością, jak gdyby było skierowane bezpośrednio do nas. Biblia nie jest przestarzałym pismem, które opowiada o zaginionych formach kulturalnych i społecznych. Biblia jest księgą na obecny czas. Bóg sam w niej mówi do każdego z nas. Biblia jest księgą na wszystkie czasy, dla wszystkich krajów, dla wszystkich ludzi, wysoko lub nisko postawionych, bogatych lub biednych, uczonych lub nieuczonych, starych lub młodych. Mówi tak prostym językiem, że dziecko potrafi ją zrozumieć, jednocześnie tak głęboko, że najbardziej przenikliwy rozum jej nie potrafi pojąć. Mówi bezpośrednio do serca. Posuwa się aż do ukrytych źródeł naszych myśli i uczuć i odkrywa najbardziej tajemnicze zakamarki naszego istnienia. Sądzi i osądza nas na wskroś. Krótko mówiąc, Słowo Boże jest, jak mówi apostoł, żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Hebrajczyków 4 rozdział 12 werset. Czy nie wzbudza w nas podziwu to, jak uniwersalną jest ta księga? Zajmuje się przyzwyczajeniami, obyczajami i zasadami 20 stulecia chrześcijańskiej ery z taką samą dokładnością, jak z poprzednimi okresami ludzkiego istnienia. Księga ta przedstawia całkowitą wiedzę o człowieku
każdym odcinku jego historii. Widzimy w tej cudownej księdze, którą Bóg nam dał dla naszego pouczenia, mistrzowski obraz ludzkości w przebiegu jej historii. Księga ta przedstawia człowiekowi prawdę o samym sobie. Dlatego człowiek nie lubi Księgi Bożej i chętnie sięga do innej lektury. Tłumaczy to ciągłe staranie człowieka, by zepchnąć Biblię ze stanowiska, które ona posiada. Dzisiaj nie jest inaczej jak za czasów apostolskich. Tak jak wtedy różni niegodziwi ludzie z pospólstwa i pobożne i dostojne niewiasty oraz wybitne osobistości w mieście, dwie społeczne i obyczajowo całkiem różniące się klasy, zgadzali się w jednym – odrzucić Słowo Boże i Jego głosicieli. Dzieje apostolskie, 13 rozdział, 50 werset i 17 rozdział, 5 werset. Tak i dzisiaj całkiem różnie myślący ludzie nagle są zgodni, gdy chodzi o odrzucenie Biblii. Nikt nie myśli o tym, by szukać błędów i sprzeczności u Wergiliusza, Liviniusza, Homera i Herodota I. Człowiek nie przestaje atakować jedynie Biblii, ponieważ mówi prawdę o człowieku i o świecie, do którego ten człowiek należy. Takie same sprzeciwy znosił podczas wędrówki na ziemi Syn Boży, Pan Jezus. Ludzie nienawidzili Go, ponieważ mówił prawdę. Wszyscy inni mogli bez przeszkód kroczyć swoimi drogami, ale on na każdym kroku był pilnowany, ponieważ przywódcy i przełożeni ludu szukali, aby przyłapać go na jakimś słowie. Szukali sposobności, aby go zaprowadzić na sąd. Tak było podczas całego jego życia. Gdy człowiekowi wreszcie udało się ukrzyżować Pana Jezusa, Pana chwały, i przybić go do drzewa przekleństwa pomiędzy dwoma mordercami, wtedy przechodzący ludzie nie obrzucali obelgami morderców, którzy zasłużyli swoim postępowaniem na takie traktowanie. Względem nich być może nawet odczuwano współczucie, gdyż pismo pokazuje, że arcykapłan i uczeni w piśmie jedynie nad Panem kiwali głowami. Wszelka zniewaga, nieczułość, drwina i hańba były przeznaczone tylko dla tego, który wisiał po środku czystego, bez skazy Baranka Bożego. To właściwie jest źródłem tego całego sprzeciwu wobec Słowa Bożego, wobec ucieleśnionego, spisanego Słowa. Co właściwie jest źródłem tego całego sprzeciwu wobec Słowa Bożego, wobec ucieleśnionego i spisanego Słowa? Nienawiść diabła. On nienawidzi Słowa Bożego i posługuje się inteligencją niewierzących ludzi, którzy piszą książki mające na celu udowodnienie, że Biblia nie jest Słowem Bożym. Twierdząc, że zawiera sprzeczności i błędy. Tacy ludzie twierdzą, że w Starym Testamencie znajdujemy nakazy i zarządzenia, przyzwyczajenia i zwyczaje, które nie zgadzają się z charakterem łaskawego i dobrotliwego Boga. Wszyscy ci uczeni nie rozumieją nic z tej sprawy, choćby byli nawet najbardziej znanymi, największymi mędrcami oczytanymi w literaturze świeckiej. Paweł w liście do Koryntian pisze: ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać,
gdyż należy je duchowo rozsądzać. To jest bardzo ważne. Paweł mówi o ludziach w swym naturalnym stanie. Czy są uczonymi, czy też nie? Czytamy po prostu. Nie może poznać, co jest z Ducha Bożego. Jak taki człowiek może oceniać słowa Boga? Co Bóg mógł powiedzieć, a co nie? Dowody człowieka i jego opinie są bezwartościowe. Wszelka nauka i ludzka mądrość, choćby i były nie wiem jak obszerne i głębokie, nie uzdalniają człowieka do osądzania Słowa Bożego. Uczony może krytycznie sprawdzić stare rękopisy Biblii odnośnie ich tekstu, porównać je i wyrazić opinię o właściwej lub błędnej wersji. Lecz osądzać boskie objawienie jest zgoła czymś innym. Pisma Święte mogą być zrozumiane jedynie przez Ducha Świętego, przez Ducha, który je dał. Autorytet słowa musi być uznany. Jeżeli człowiek mógłby osądzać słowo swym rozumem, nie byłoby ono słowem Bożym. Pismo osądza człowieka, a nie człowiek pismo. Słowo Boże jest skałą, o którą bezsilnie rozbijają się fale fałszywych nauk. Nie potrafią wstrząsnąć jego mocy i autorytetu. Słowo Boże nie może być przez nic naruszone. Panie, słowo Twoje trwa na wieki. Ty uczyniłeś słowo Twe wspaniałym, jak imię Twoje. Co pozostaje nam teraz czynić? Tylko to jedno. W sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. W tym jest zawarta tajemnica pokoju. Bóg sam zapoznaje nas ze swymi myślami i przez swoje słowo i poprzez to posiadamy pokój, którego nam świat nie może ani dać, ani zabrać. Cóż mogą zdziałać wszystkie teorie i dowody niewierzących? Nic. Dlatego, który poprzez Bożą łaskę rzeczywiście się nauczył ufać Słowu Bożemu i uznawać autorytet Pisma Świętego, wszystkie książki fałszywych uczonych są bez znaczenia. One udowadniają tylko niewiedzę i przywłaszczenie ich pisarzy. Słowo Boże pozostaje tak niewzruszone i utwierdzone w niebiosach, jak sam tron Boży. Tak już zawsze było i będzie na wieczność. Tak samo jak ataki niewierzących nie potrafią wzruszyć tronu Bożego, tak i nie potrafią zakłócić pokoju tych, którzy budowali na tym mocnym fundamencie. Pokój pełny mają ci, którzy kochają Twój zakon. Na niczym się nie potkną. Psalm 119, 165 werset. Słowo Boga naszego trwa na wieki. Izajasza 40 rozdział 8 werset. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Uschła trawa i kwiat opadł, ale słowo Pana trwa na wieki. A jest to słowo, które wam zostało zwiastowane. 1 Piotra, 1 rozdział 24 do 25 wersetu. Często stawia się pytanie, skąd możemy wiedzieć, czy ta książka, którą nazywamy Biblią, jest Słowem Bożym. Nasza odpowiedź brzmi, Bóg, który w swej cudownej łasce podarował nam tę księgę, może jedynie dać nam pewność, że pochodzi ona od Niego. Duch, który natchnął różnych pisarzy Pisma Świętego, sprawia w nas poznanie, że te pisma są rzeczywiście Słowem Bożym. To poznanie
przekazać może tylko Duch Święty. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Smutnym faktem jest to, że dzisiaj znajdujemy najbardziej niebezpiecznych, niewierzących autorów wśród teologów. Kto kiedyś słyszał słowo niewierzący, myślał na przykład o Wolterze. Ale dziś są to profesorowie i nauczyciele chrześcijańskiego wyznania, którzy występują jako wrogowie Słowa Bożego i zaprzeczają jego autorytetowi. Jeżeli pod tym względem istniałyby tylko minimalne wątpliwości, to nasz pokój i nasza radość byłyby poddane w wątpliwość. Ale Bóg daje nam pewność, jedynie On, żaden człowiek i żaden synod nie może nam jej podarować. Jeśli nasza wiara spoczywałaby na tych autorytetach, byłaby bezwartościowa. Czy powyższe myśli nie są podstawą do tego, aby zachować nas od wpływów niewiary i zabobonów? Niewiara ośmiela się powiedzieć, że Bóg nie dał nam żadnego spisanego objawienia swoich myśli i w ogóle przeczy takiej możliwości. Zabobon twierdzi, że Bóg może dać takie objawienie, ale nie można tego wiedzieć bez ludzkiego autorytetu i rozumieć objawienia bez ludzkiej interpretacji. Jawne jest, że obie myśli chcą odebrać nam w ten sam sposób dar słowa. To jest głównym celem, do którego dąży szatan. Próbuje to osiągnąć przez niewiarę i zabobon. Trzymajmy się tego, że pisma przez Boga są natchnione i dlatego są doskonałe. One nie muszą być uwierzytelnione przez ludzki autorytet. Mówią same za siebie i uwierzytelniają same siebie. Musimy tylko wierzyć i być posłuszni. Bóg przemówił. Wypada nam słuchać i całkowicie podporządkować się Jego słowu. To jest przewodnią myślą w całej piątej księdze Mojżeszowej. Chyba nie było bardziej odpowiedniego czasu, w którym byłoby konieczne, by z całym naciskiem przedstawiać bezwarunkowe posłuszeństwo wobec Słowa Bożego, jak właśnie dzisiaj. Niestety, niewielu to odczuwa i zdaje się, że największa część nominalnych chrześcijan z nazwy uważa za prawidłowe, aby postępować według własnych myśli, własnego rozumu, własnego zdania lub własnego sumienia. Nie wierzy się, że Biblia jest księgą Bożą. W wielu sprawach postępuje się według własnego światopoglądu. Dlatego powstała niezliczona ilość sekt, stronnictw, wyznań, odłamów chrześcijaństwa. Jeśli uznaje się ludzkie poglądy, to oczywiste jest, iż zarówno jeden, jak i drugi człowiek ma prawo postępować według własnych poglądów. I tak doszło do tego, że z powodu zaistniałych rozłamów Kościół nominalny stał się symbolem podziałów i rozdwojenia, co jest jedynym skutecznym lekarstwem na tę ogólnie rozpowszechnioną chorobę. Jak zostało już wspomniane, bezwarunkowe i całkowite poddanie się pod autorytet całego Pisma Świętego. W naszych czasach niezbędną rzeczą do poznania myśli Bożych jest ukorzenienie się w Słowie Bożym i ukorzenienie się przed Słowem Bożym. Nie wolno podchodzić do Słowa Bożego w tym celu, by znaleźć w nim potwierdzenie swych poglądów.
Bez wątpienia istnieją wielkie różnice w stopniu naszego duchowego rozumowania i w sposobie, jak pojmujemy i cenimy Pisma, ale chcemy wszystkim chrześcijanom gorąco polecić myśl, która znajduje swój wyraz w słowie psalmisty. W sercu przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Psalm 119, 11. Takie nastawienie jest Bogu miłe, lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Izajasza 66, 2. W tym też tkwi tajemnica naszego bezpieczeństwa w duchowym znaczeniu. Nasze poznanie Pisma może być nikłe, ale jeżeli posiadamy właściwą bojaźń przed Słowem, ustrzeżemy się wielu błędów. Efektem będzie to, że wzmocnimy się w poznaniu Chrystusa i spisanego Słowa. Z radością będziemy czerpali z bezdennych głębin żywego Słowa. Słowo Boże z dnia na dzień staje się nam kosztowniejsze i przez Ducha Świętego jesteśmy coraz bardziej wprowadzani w Jego głębię, pełnię, majestat i chwałę.